słaba w tym meczu była skuteczność, ale to po obu stronach. Czy wynikało to z dobrej obrony, którą sobie postawiliście? No ciężko mi powiedzieć, no być może tak. Natomiast no, każdy myślę, że starał się grać jak najlepiej i momentami pewnie obrona była twarda, momentami brakło być może koncentracji. No i ale to po jednej i po drugiej stronie. No, gospodarze utrzymali kilka punktów i wygrali. Co twoim zdaniem było największym atutem Energii Czarnych w tym meczu? Myślę, że gra Blessingame'a na pick and rollu. Rozchulał się na początku tymi trójkami, później już robił co chciał. Próbowaliśmy to jakoś ratować, no ale mieliśmy z tym największy problem. A na kogo stawialiście wśród swoich? No ciężko powiedzieć. No, nakładaliśmy nacisk na zespołową grę. Były dobre momenty, gdy goniliśmy gospodarzy, no ale czegoś zabrakło. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tomek, jak podsumowałbyś dzisiejszy mecz? No, po prostu ten przestój w pierwszej połowie mógł nas bardzo słono kosztować. Wygrywając różnicą około 20 punktów, nie możemy w następnych meczach pozwalać dojść rywalowi. Zamiast kontrolować mecz i spokojnie wygrać, pograć całą naszą rotacją, dać chłopakom też młodszym troszeczkę pograć, to my dajemy wrócić do meczu. Mecz zaczynasz praktycznie od początku i to już jest loteria. Na szczęście w drugiej połowie pokazaliśmy, że to my chcemy się bić w tym sezonie o najwyższe cele, że jesteśmy bardziej oświadczonym zespołem i wyciągnęliśmy to zwycięstwo, którego bardzo potrzebowaliśmy. Po raz kolejny zmiana trenera przynosi ze sobą zmianę stylu gry. Jak wy reagujecie na te zmiany? To znaczy takie życie po prostu zawodowego sportowca, że musimy słuchać po prostu, nie mamy wpływu na to, co się dzieje też w klubie i my po prostu musimy się dostosować do tego. Trener ma bardzo dobre pomysły zarówno w ataku, jak i w obronie. Wiadomo, że to potrzeba czasu, troszkę cierpliwości, że to nie jest z automatu tydzień treningów i my już wszystko sobie wpoimy do głowy i zaczniemy grać tak, jak trener chce. Także tylko poprzez tą ciężką pracę, komunikację z trenerem dojdziemy już do tej perfekcji, że zrozumiemy do końca taktykę trenera i będziemy ją realizować od pierwszej minuty do ostatniej meczu. A od czego zaczął przebudowę zespołu Donalda Skyries? Trener przede wszystkim chciał poprawić obronę. Bronimy troszkę inaczej na pick and rollach i zupełnie inaczej bronimy na low poście wysokich zawodników. Musimy przede wszystkim też dużo rozmawiać ze sobą w obronie. Komunikacja to jest klucz, bo od tego bierze się po prostu łatwe punkty rywali, nie możemy na to pozwolić i po prostu agresja w obronie i bardzo dużo rozmawiania, tak jak już wspomniałem wcześniej, komunikacja, jeszcze raz komunikacja. A czy udało wam się spełnić założenia w tym właśnie spotkaniu? No myślę, że począwszy troszeczkę tak, ponieważ w pierwszej połowie praktycznie wyłączyliśmy Kena Browna, tych trzech amerykańskich zawodników na pozycjach obwodowych. Wiemy, że to oni są motorem napędowym Dąbrowy Górniczej i w pierwszej połowie udało się to realizować. Tak jak mówię, no bardzo żałujemy tego przestoju, te głupie straty w kontratakach, zamiast spokojnie, z konsekwencją dobijać rywala minuta po minucie, to my nie wiem, chcieliśmy jakiś showtime dzisiaj zrobić tutaj przed kibicami. Może dlatego, że nie graliśmy tutaj 3 tygodnie na swojej hali, no i to było zupełnie niepotrzebne. Najważniejsze, że udało się wygrać i mam nadzieję, że będzie to początek nowej serii, długiej serii wygranych. No teraz luty to po prostu bardzo ciężka ścieżka przed nami, począwszy od meczu we Wrocławiu, bardzo ciężki teren, później derby z Koszalinem, wiadomo co to jest za spotkanie, później Puchar Polski, gdzie gramy z Turowem, mistrz Polski, no i później Gdynia, gdzie ostatnio ASEK pokazało bardzo dobrą koszykówkę, ale my jeżeli chcemy w tym sezonie coś znaczyć, my musimy wychodzić na te mecze i po prostu zwyciężać i pokazać, że Energia Czarni to też jest top tej ligi. I myślę, że tymi słowami powinniśmy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.